Rozmawiamy w Dniu Niepodległości. Zastanawiałam się, czy ambasada Krakowian jest niepodległa. No, ambasada Krakowian jest bardzo niepodległa. Wprawdzie mamy fundatora, który jest jakby tą osobą, która zainicjowała stworzenie tego miejsca, natomiast on absolutnie nie wchodzi w zakres tego, co my tutaj robimy. My się czujemy bardzo niezależni i nie podlegamy pod nikogo. No właśnie, bo ja myślę, że to jest taka ogólna też zasada działania ambasady, że my tutaj sami o sobie decydujemy. Tak, demokracja bezpośrednia tutaj panuje. Wszyscy rezydenci, którzy działają w ambasadzie, wszystkie grupy, ruchy, organizacje są partnerami tak samo ważnymi. Jeżeli ktoś nie wie tak naprawdę, czym jest ambasada Krakowian, to może opowiemy, że to jest kilka pomieszczeń znajdujących się przy ulicy Stolarskiej, w bardzo pięknej starej kamienicy. To są cztery pokoje czy więcej? Nie, to są cztery pokoje i kuchnia, z której bardzo często korzystamy gotując wspólnie jedząc. Kuchnia zawsze jest najważniejsza. Niemniej jednak z tego, co ja widzę na stronie internetowej, statystyka 499 eventów i spotkań, 63 organizacje i ruchy, 46 śniadań, skoro przy kuchni już jesteśmy. Po wakacjach robiliśmy nowy nabór na nowych działaczy, nowych rezydentów, którzy mają swoje pomysły na to, co robić w mieście, co zmieniać w mieście, co inicjować. I bardzo chętnie się przyłączymy do tych ich pomysłów, żeby się działo. Kto jest zaproszony do ambasady Krakowian i na jakiej zasadzie i jak to się dzieje, że na, nie wiem, 70 metrach kwadratowych, mniej więcej może 100, nie wiem ilu? Ponad 100 metrów. Że na 100 metrach mieszczą się 63 organizacje? To nie jest tak, że one wszystkie są w jednym czasie tutaj. Oni się po prostu spotykają tutaj tematycznie, pracując nad jakimś projektem. I ja rozumiem, że ty rozdzielasz czas. Tak, ja się zajmuję tym, żeby to wszystko poukładać i żeby spełnić te ich oczekiwania co do przestrzeni. Kogo tutaj można spotkać? Wszystkie te organizacje, które są na stronie wypisane, gdzieś tam się przewijają, to one tutaj bywają, są naszymi przyjaciółmi. Krakowska Scena Muzyczna, TEDx Kraków, AERZE. AERZE to jest organizacja młodzieżowa, organizacja studencka, zajmująca się wymianami studentów. Zajgast Polska, ruch ogólnoświatowy. Mamy tu przedstawiciela Kraków Miastem Rowerów, Święto Cykliczne, Fundacja Głos Serca, Krakowski Ogród Społeczny. No, jeszcze by się pewnie tego wszystkiego znalazło, ale to jest zabawne, bo wy dalej szukacie rezydentów. Na czym to polega? Rezydent to jest ktoś, kto ma tutaj swój własny kawałek? Tak, rezydent to jest osoba, która korzysta z przywilejów bycia w tej społeczności ambasady. I też ma jakieś tam obowiązki, które podejmie się tych obowiązków. Nie narzucamy, tylko po prostu każdy w tym, w czym czuje się najlepszy, proponuje, czym by chciał się zająć w ambasadzie. Bo tworzymy społeczność osób, którym zależy, żeby następowały zmiany w mieście. Kim ma być ten rezydent, skoro już tak zachęcamy i zapraszamy? Najbardziej nam zależy na inicjatorach akcji, na inicjatorach grup lokalnych, którzy chcieliby, a nie wiedzą jak na przykład, chcieliby coś zmienić w swojej okolicy, ale nie wiedzą jak. Chcieliby coś zainicjować, potrzebują wsparcia, pomocy albo skierowania do odpowiednich instytucji. Ja zainicjowałam powstanie ogrodu społecznego i zachęcam wszystkich, którym marzy się mieć taki ogród społeczny na swoim osiedlu, ponieważ przeszłam tą drogę, ogród powstał już na Podgórzu, na Krzemionkach. Mogę się podzielić tymi swoimi doświadczeniami z osobami, które dopiero chcą zacząć. Przepraszam za to określenie, ale kiedyś bywały takie osiedlowe świetlice i pomyślałam sobie, że może ambasada Krakowian jest taką krakowską świetlicą, do której można przyjść i się wymienić różnymi pomysłami, poglądami i coś wspólnie zrobić. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Można przyjść, podzielić się, spytać o kontakt do kogoś. Organizujemy śniadania sieciujące, na których można poznać ciekawe osoby, które przychodzą ze swoimi pomysłami i szukają ludzi, którzy się przyłączą do tego pomysłu. Ale można przyjść, zapraszamy z pomysłami do nas i bardzo chętnie pomożemy.